Witam Cię bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu. Ostatni film, jaki nagrałem, to już pewien czas minął od tego ostatniego nagrania. Dzisiejsze nagranie nagrywam dla Ciebie z polskiego nadmorza, ponieważ akurat znajduję się osobiście na wakacjach. Wyjechałem na kilka dni i nagrywam to dla Ciebie po to, aby Ci powiedzieć i przekazać taką wiadomość, że warto właśnie cały czas gdzieś tam szukać tego work-life balansu, ponieważ kiedy tylko się pracuje, kiedy tylko się cały czas goni za czymś, kiedy się wydaje, że trzeba pracować i cały czas dawać siebie bardzo dużo, żeby zarabiać, żeby się rozwijać, jest to bardzo potrzebne, ale okazuje się, że jeżeli nie ma tego balansu, to jest właśnie tego, co jest ważne w życiu, żeby mieć czas dla siebie czasami, to niestety staje się to problemem. Ja często miałem takie w moim życiu przypadki, takie momenty, kiedy na przykład nie byłem w stanie zupełnie wyjechać nawet na wakacje, bo po prostu nie było mi na to stać. Bywały takie lata, kiedy po prostu cały rok pracowałem za niewielkie pieniądze i urlop nawet na tydzień się nie byłem w stanie sobie pozwolić. Jedynie co było możliwe, to były po prostu wyjazdy na tak zwane weekendy. Dlatego jeżeli miałeś taką sytuację kiedyś, no to zapomnij, to już minęło, mam nadzieję, że tego nie doświadczysz. Natomiast jeżeli jeżeli wśród grona osób, które słuchają tego nagrania, jest ktoś, kto ma taką sytuację, przeżywa takie momenty, to zachęcam do tego, abyś po prostu nawet łapał takie weekendy, takie momenty, kiedy możesz sobie pozwolić nawet na wyjazd na weekend, choćby w góry, choćby na, no jeżeli może Ci jest bliskie, to nad morze jak najbardziej zachęcam. Ale mówię Ci to wszystko po to, aby Cię zachęcić do tego, że warto te momenty złapać, bo zauważ, przede mną jak się odwrócę za chwilkę, jak się odwrócił w drugą stronę, za chwilę będzie zachód słońca. Być może nie zdążę tego zachodu nagrać, bo byśmy tu musieli jeszcze co najmniej jakąś godzinę spędzić, żeby ten zachód słońca nagrać, ale zachód słońca to będzie to taka analogia do tego, że dla niektórych zachód słońca może być tym ostatnim zachodem. Czyli oznacza to, że niestety jutro już tego zachodu słońca nie będzie, bo takiej osoby po prostu już nie będzie, taka osoba już nie dostanie pewnej szansy. Dlatego ja Cię ogromnie zachęcam do tego, abyś wykorzystywał każdy dzień, aby każdy dzień był przez Ciebie traktowany jako tym najlepszym dniem, w którym to dniu możesz być najlepszą wersją siebie, w dniu, w którym możesz naprawdę cieszyć się tym, co robisz i dniem, w którym możesz po prostu dać z siebie wszystko. I wtedy właśnie, kiedy będą takie dni, zaplanuj równolegle ten czas na urlop, zaplanuj także czas na swoje wakacje, na swoje wyjazdy, na czas z bliskimi osobami, aby wszystkie ważne rzeczy, które są dla Ciebie istotne, one się w Twoim życiu pojawiały. Bo pamiętaj, nie tylko samą pracą człowiek żyje. Ja niestety może kiedyś będę mógł Ci więcej na temat powiedzieć kwestii zdrowotnych, jakie przeżyłem, jakie dalej uczestniczę, ale niestety taki wyścig szczurów, taka gonitwa za tym, żeby zarobić, żeby się utrzymać, spowodowała, że przepłaciłem to zdrowiem. I mam nadzieję, że będę Ci to kiedyś mógł powiedzieć, abyś wyciągnął z tego wnioski i nie musiał tego samego przeżywać. Tak na zakończenie pozytywnie, serdecznie Cię pozdrawiam z polskiego wybrzeża, z nadmorza i mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia i zobaczenia. No mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz serdeczne pozdrowienia. Trzymaj się, cześć!